Siemaneczko, z tej strony Pan Ref. Filmik rzucę na YouTube tak samo, dla nowych widzów, zrobię od razu reklamę grupy. W głównej mierze jest ten filmik skierowany do grupowiczów. Troszeczkę się zaczynam denerwować, dostaję naprawdę masę, ale to dużą masę wiadomości prywatnych na Facebooku, no i przez co tracę bardzo dużo czasu na odpisywanie, bo dużo osób nie wie, przez co na przykład ich post jest nie zaakceptowany. Dlaczego ich post się nie pokazuje od paru godzin albo w ogóle znikł. Czasami jest zaakceptowany przez przypadek, niedoczytanie, jak jest czasami dość ostro, dużo postów dodawane dziennie. To czasami się idzie przeoczyć i potem dzięki grupowiczom są te posty zgłaszane. No i niestety musimy podejmować razem z moderatorami i innymi administratorami odpowiednie kroki. Tu mam ściągawkę, na telefonie se włączę. Przeczytam Wam jeszcze raz regulamin grupy na Facebooku. Oczywiście dla YouTube, dla osób z YouTube'a grupa jest stworzona dla pitbajkowców. Zrzeszamy ludzi, którzy poruszają się właśnie tymi motorkami, są fanami, ewentualnie chcą się przerzucić na pitbajki, spróbować tego. Chcesz się co nieco dowiedzieć, chcesz kupić pita używanego, chcesz sprzedać swojego pita, części używane kupić, bo też taka jest opcja. Czasami ludzie się pomylą, kupią na przykład jakieś nowe części i nie do swojego pita, a potem co z tymi częściami zrobić? Będą leżeć na półce, czy lepiej właśnie sprzedać? No mi się wydaje, że naprawdę grupa dobrze sobie daje radę. Na początku jak ją zakładałem, nie wiedziałem, że aż tyle osób będzie. Myślałem o 1000, a tu się okazuje, że jest około, no nie wiem, zaraz musiał zobaczyć na telefonie, nie wiem czy pokażę w ogóle, ale nas jest już naprawdę, naprawdę dużo. No i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. To świadczy o tym, że no, grono pitbajkowców w Polsce jest naprawdę duże. Ja też jestem pitbajkowcem. Upalam te sprzęty, chociaż ostatnio problemy finansowe zmusiły mnie do sprzedania mojego 170 Hz. Super sprzęt był, naprawdę super sprzęt, ale no jak widzicie, no niestety, kurczę, no poszedł w świat, no i może jak uzbieram pieniążki, odrobię się, to złożę sobie jakąś inną bestię. Tutaj u mnie w garażu majsterkuję troszeczkę, robię tam stun skutera, ale to nie będzie związane z grupą, więc no, mogę tylko powiedzieć, że na razie upalam Loncina, chociaż no wiecie jakie Lonciny są, jeszcze się nie złamał, ale cóż. Przechodzimy do sedna, bo dość długi ten wstęp, a tu głównie chodzi o to, żeby wytłumaczyć ludziom, czemu ich posty są nieakceptowane. Czemu pan MRF jest taki zły i nie chce mi posta zaakceptować? A potem wypisywane jest u mnie, kurde, czasami z przekleństwami, co to się dzieje, że mój post już trzeci dzień nie jest zaakceptowywany. Albo wysłałem do sprawdzenia już 10 razy i nie jest akceptowany. No niestety do każdego posta, jakbyśmy mieli pisać wyjaśnienia, no to zajęłoby to bardzo dużo czasu. Od tego jest właśnie regulamin, który Wam przeczytam i wytłumaczę, o co w nim chodzi, bo z tego co widzę, to dużo osób nie czyta, nie chce przeczytać, chyba że muszę zmienić troszeczkę, bo jest on przypięty na samej górze w karcie, w stronie głównej na grupie, więc odpalamy grupę na Facebooku Pitbike MRF i inne społeczność. Prawdopodobnie niebawem się ta nazwa grupy zmieni. Pitbike MRF i inne społeczność. Prawdopodobnie niebawem nazwa tej grupy się zmieni. Spróbuję jakoś wymyślić jakąś
taką prostą, łatwą do zapamiętania, bo głównie o to chodzi. Tak samo nazwa mojego kanału jest taka prosta, łatwa i grupa, nazwa grupy też chciałbym zrobić taką prostą, łatwą. Jest problem. Na telefonie regulamin grupy nie widzę. Jakoś to inaczej się wchodzi. Grupa zamknięta. Musimy chwilkę zapauzować, bo nie wiem jak się na tym telefonie, bo to mam przestarzały telefon. Na telefonie, przynajmniej na tym moim, mam taki stary trochę telefon, troszeczkę inaczej tego Facebooka widać. I na komputerze jest inny Facebook. Przez co niektórzy mogą nie widzieć tego regulaminu, ale jest też druga taka bardziej okrojona wersja. Ten pierwszy taki najbardziej, można powiedzieć, wypunktowany regulamin to jest przypięty post na górze, na stronie głównej w grupie, a drugi to jest ogólnie tak jakby wpisany w grupę. Tam jest strasznie okrojona wersja, będę musiał jeszcze nad tym popracować i może tam stworzę trochę więcej tych podpunktów, żeby to tam wszystko ładnie wypunktować, żeby każdy jasno wiedział co i jak. Przeczytam wam ten pierw post mój z regulaminem, który jest przypięty, tam jest najbardziej wyszczególnione wszystko. Jakby czasami ktoś nie wiedział, no to przeczytam i wyjaśnię mniej więcej o co chodzi. Ale to jak będę czytał, to już będzie wiadomo, mam nadzieję przynajmniej, zrozumiecie o co chodzi. Punkt pierwszy. Zakaz publikowania czy udostępniania jakichkolwiek transmisji na żywo i filmów niezwiązanych z grupą. Tutaj można też podpisać to, że ogólnie filmiki wszystkie, tam dalej będzie, niżej będzie też to wypisane, ale ogólnie wszystkie filmiki, które będziecie wrzucać na grupę, najlepiej jest uzgodnić z administracją. Z moderatorami nie, tylko z administratorami, jakbyście chcieli zrobić jakiś, wrzucić jakiś filmik. Zaraz będzie dalej, to zrozumiecie o co chodzi. Drugie. Prosimy nie spamować, nie duplikować postów, grozi za to ban 24 godziny. Nie pomoże ten ban, dalej będzie się to powtarzać nachalnie. Członek zostanie usunięty z grupy. Tutaj jest wszystko jasno i na temat. Trzecie. Nieaktualne ogłoszenia, posty każdy usuwa, gdyż sami nie chcemy oglądać nieaktualnych ogłoszeń i postów. Jeśli ktoś nie zacznie usuwać tych postów, to odezwie się administrator, a jak to nie pomoże, ban 24 godziny. A jak to znowu nie pomoże, no to wiadomo, członek leci. Ponieważ no, jak ktoś już sprzedał pita, sprzedał części, no to nie usuwa te posty, bo śmiecą na grupie, wiadomo. Żeby nie spamować, bo kolejny potem jest spamowanie. Jak jest nieaktualny post, to znowu podchodzi to pod spam, nie? Czwarte. Sprzedaż. Większej ilości przedmiotów, na przykład przy 5 sztuk, pozostałości po picie. No, niektórzy czasami mają takie pozostałości po picie. Robimy w jednym poście, nie w 5 postach pod rząd. Nie zapomnijmy o opisie przedmiotu i podaniu cen. Posty bez cen opisu przedmiotu nie będą akceptowane. I oczywiście lokalizacji. Jak i posty, w których znajdują się linki do stron zewnętrznych typu OLX, sprzedajemy, marketplace i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chcesz coś sprzedać? Wypisz cenę, lokalizację, co nieco o tym motorze. Najlepiej jeszcze jakieś zdjęcia, żeby to było wiadomo, co ty w ogóle sprzedajesz. A jak żywcem chcesz sprzedać, to nie skopiujesz to z innej strony, tylko u nas to napiszesz. Chcesz sprzedać, to poświęcisz troszeczkę czasu i wypiszesz tak, jak wymagamy. A nie zrobisz link do stron zewnętrznych. Nie akceptujemy reklam do stron zewnętrznych, więc na jedno wychodzi, łamiesz regulamin, inny podpunkt regulaminu, jak dajesz linki, nie? O, tu będzie akurat to. Kolejny punkt, piąty. Nie wklejamy linków innych grup i tak dalej. Śmieci. Nie akceptujemy reklamy innych grup. Sami rośniemy w siłę. Nie chcemy reklamy od kogoś innego, jak i nie reklamujemy nikogo innego.
Punkt szósty. Nie wklejamy linków polecających filmów. To jest ban z automatu 24 godziny. Po prostu nie robimy jakichś tam reklam komuś. Po prostu. Tam można, ewentualnie są wyjątki, ale to będzie dalej. Trzeba ugadać się z administracją. No. Jak już żywcem ktoś chce sobie reklamę szczelić na grupie. To logiczne chyba, nie? Siódme. Stawiamy normalną cenę. I oczywiście nie, że jakoś tam złotówkę albo bezpłatne. Chyba, że rzeczywiście za darmo coś oddajesz. Albo tam 1, 2, 3, 4 jakieś tam randomowe liczby. Po prostu jak wstawiamy cenę, to wstawiamy cenę taką, jak ma być za ten przedmiot. Nie wiesz, jaka ma być cena, nie wiesz, ile chcesz dokładnie, to widocznie nie chcesz sprzedać. Ty na pewno chcesz ileś za ten przedmiot wziąć, tak? Na logikę. Jak ktoś coś sprzedaje, no to ileś tam pieniędzy musi chcieć. Więc no, wystawiasz tą ewentualnie cenę, jak myślisz, że jest za dużo albo za mało, dajesz, no, dajesz do negocjacji, nie? Wystawiasz swoją cenę i do negocjacji. I wtedy się już ugadujecie tam pod postem, nie? Następne, ósme. Reklama. Reklama własnej firmy, strony, profilu tylko za zgodą administracji. Czyli tak samo te filmiki, jakbyście chcieli jakieś dodać na grupę i reklamę, no to jest akurat ten sam punkt powiązany. Dziewiąte. Osoba z ponad 50 postami. To jest oczywiście tak mniej więcej wpisaliśmy, nie? 50 postami może liczyć się z usunięciem starych postów, czyli na jakichś nieaktualnych. Chociaż na razie z tym nie walczymy, bo to jest na tyle osób, co jest. Ale zachęcam do przepaczenia swojego tam, można powiedzieć, konta, czy jakby to tam można było, profilu, swojego profilu na grupie i pousuwanie nieaktualnych ogłoszeń, żeby nie śmiecić sobie samemu. Następne, dziesiąte. Posty ze zdjęciami dla zwrócenia uwagi są usuwane. W szczególnych przypadkach członek grupy również. Prosimy o zdjęcia związane z tematyką posta grupy. Zdjęcia dla zwrócenia uwagi, no jak ktoś przegnie, no to automatycznie dostaje bana, albo jeszcze nie usunęliśmy nikogo, ale naprawdę no jak zadajesz jakiś temat posta, no najlepiej nawiązujący do tego temat zdjęcie poglądowe, żeby było wiadomo, o co ci chodzi, a nie całkowicie coś innego, żeby tylko zwrócić uwagę, żeby ktoś kliknął. Żeby ktoś ci kliknął posta, załóż sobie na przykład konto na YouTube albo profil jakiś tam na jakiejś innej stronie i tam ci mogą sobie klikać. Jak chcesz dowiedzieć się czegoś, żeby ci ktoś pomógł, to weź, że to zrób uczciwie, tak żeby ktoś zrozumiał, o co ci chodzi. A nie, żeby zwrócić tylko kogoś uwagę i jakoś tam łapeczkę dostać czy coś. No. Takie osoby zostaną usunięte albo dostaną bana. Proste. I jedenasty, ostatni punkt, to będzie tak. Widzisz spam lub oszustwo, reaguj. Zgłoś administratorowi lub moderatorowi. Tutaj chodzi o to, że po prostu jak widzicie jakieś zagrywki różnych osób pod jakimiś postami, nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkiego na bieżąco, co się pod każdym postem dzieje, więc wy jesteście naszymi moderatorami, tak jakby pierwszorzędnymi i jak widzicie coś takiego, zgłaszajcie. Postaramy się jak najszybciej zareagować, bo czasami naprawdę różne cyrki się robią pod różnymi postami niepotrzebnie, dyskusje. I tu jeszcze jest taka dopiska wyjaśniająca, można tak powiedzieć. Inne posty, które z automatu zostaną usunięte, czyli po prostu nie będziemy nawet tam wypisywać wyjaśnień, więc tylko z automatu usuwamy post, bo na tyle postów, co dostajemy dziennie do sprawdzenia, to jest, jakby każdemu trzeba było odpisywać, to jest marnotrawstwo czasu. Uwaga, słuchajcie. Posty reklamujące firmy, strony, profile
nieustalone z administracją. Czyli po prostu jak nie ustaliliście nic z administracją, chcecie jakąś reklamę pierdzielnąć sobie albo linki, nie linki, tego wszystko, wszystko tego typu, automatycznie zostaje taki post usunięty. Posty sprzedaży motocykla, części niestosujące się do regulaminu, czyli czegoś brakuje z tego, co tutaj wyżej podałem, czyli jakiejś nie ma lokalizacji, ceny, opisu przedmiotu, zdjęcia, coś w tym stylu, z automatu taki post jest nieakceptowany. Żebyście się potem nie dziwili. Jak sprzedajesz coś, no to jak ja chcę kupić, to muszę wiedzieć, gdzie ten motor stoi na przykład, albo ta część jest, za ile to jest, co to jest, w jakim to mniej więcej stanie. Takie rzeczy kupujący musi wiedzieć, a sprzedający musi podać, żeby ta transakcja jakoś niepotrzebnie spamować pod postem, bo to też podchodzi. Bo jak nie podacie czegoś, to zaraz się robi spam, wypytywania się milion razy, albo ktoś nie poda ceny ani nic, wszystko privat. A czegoś takiego nie będziemy tolerować. Jak chcesz coś sprzedać, wszystko ma być jawnie, a nie jakieś wypisywanie prywatnie. Bo co to kurde jest za tajemnica, że jak coś chcesz sprzedać, to każdemu będziesz pisał inną cenę czy coś. Następne posty, jakie nie będą akceptowane, to będą posty z bezsensownymi pytaniami typu: na ile wzrostu, jaki pit bike, mam tyle lat, jaki pit bike i inne typu pytania podobne. I nie ma czegoś takiego, że na ile wzrostu, jaki motor. Ja czegoś takiego nie toleruję. Nie ma takiej kategorii w ogóle, że jak mam tyle i tyle wzrostu, to pojadę takim motorem, a innym już na przykład nie pojadę, bo mam 5 cm dni i tamten jest troszeczkę wyższy, już nie ujadę albo coś, nie? A takie informacje możecie znaleźć na stronie producenta, dystrybutora, podana wysokość do siedzenia i tam sobie możecie sprawdzić, jaka jest wysokość do siedzenia, rozłożyć sobie metr, sprawdzić sobie, ile to jest. I tyle, a nie, że pod jaki wzrost, jaki pitback. To ja takiej kategorii nie toleruję. I jak mam tyle i tyle lat, to pojadę na przykład takim motorem, a tamtym już nie pojadę, bo jestem troszeczkę, za mało mam lat, żeby... nie rozumiem tego. Tak wam szczerze powiem, no, nie rozumiem. Na przykład na haku pojadę w wieku 12, a na przykład na 140 RC Big już nie pojadę, bo tamten motor coś, no nie wiem. Ja czegoś takiego nie akceptuję. I oczywiście posty z motorami i kładami niezwiązanymi z grupą. Oczywiście wyjątki są. Wyjątki to pytania o silniki i podzespoły wspólne. Czasami się trafiają tam jakieś szosówki, takie motorki, ale mają podzespoły wspólne, na przykład taki sam silnik jak w pitbike'u i ktoś się pyta na przykład, bo mu bieg wyskakuje albo jakieś ma inne problemy z tym silnikiem, a ten silnik jest taki sam jak w pitbike'u, a on ma wsadzone na przykład w inną ramę. To wtedy logiczne, że na takie pytanie no, członkowie grupy będą w stanie odpowiedzieć. Po prostu mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I następne to będą firmy i instytucje mogą zamieszczać ogłoszenia lub reklamy odpłatnie. Czyli jak chcecie zamieścić jakąś reklamę, a jesteście firmą albo instytucją, no to logiczne, że nic za darmo. No. Dość sporo pracowałem, żeby ta grupa rozkwitła, nie miałem żadnego wsparcia i mam udostępnić moją grupę komuś za darmo, żeby ktoś robił na tym pieniądze. Logicznie, że stworzyłem tą grupę, żeby zrzeszyć większą ilość osób, pomóc im, no i też na pewno jakieś pieniążki kiedyś z tego mieć, żeby też się utrzymać, bo wiecie jak jest. A oczywiście jeszcze jest najważniejsza końcóweczka. Sprawa dla członków grupy. Chciałbyś wstawić jako zmianę w regulaminie. Masz jakiś pomysł, jak go ulepszyć? Pisz w poście wraz z uzasadnieniem. Postaramy się to rozpatrzeć. Czy po prostu jak ktoś ma jakiś pomysł na jakiś kolejny punkt regulaminu ważny, to może napisać pod tym postem przypiętym
w grupie i spróbujemy to jakoś rozważyć, nie? Lub jakieś zmiany, jak do jakiegoś regulaminu ktoś ma, to prosimy o uzasadnienie, jakby to zmienić, jak to ulepszyć. My jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje. Oczywiście uzasadnione, tak jak tutaj było napisane. I teraz na grupie jeszcze te, które są takie najprostsze. I tutaj regulamin, ten taki przydzielony do grupy, tam jest strasznie jest on okrojony, więc no zbytnio, tu jest tylko 6 punktów. I da, będzie pierwszy punkt, zakaz publikowania materiałów wideo. I oczywiście tu wyjaśnienie, zakaz publikowania, udostępniania jakiejkolwiek transmisji na żywo i filmów niezwiązanych z grupą. To będzie wszystko takie uproszczone. Mam nadzieję, że będzie odpowiednie, jak coś, to pozmieniam jeszcze. Drugi punkt, zakaz spamu. Prosimy nie spamować, nie duplikować postów, grozi za to ban 24 godziny. Nie pomoże, członek zostanie usunięty. Trzeci punkt, usuwaj nieaktywne posty i ogłoszenia. Nieaktualne ogłoszenia, posty każdy usuwa sam, gdyż sami nie chcemy oglądać nieaktualnych ogłoszeń i postów. Jeśli nie, to odezwie się administrator. A jeśli to nie pomoże, to ban 24 godziny. Czwarty punkt, sprzedaż. Na przykład części motorów, różnych tam. Ogólnie sprzedaż na grupie. Sprzedaż. Sprzedaż większej ilości przedmiotów robimy w jednym poście. Nie zapominajmy o opisie przedmiotu i podaniu ceny, lokalizacji. Posty, w których znajdują się linki do stron zewnętrznych, nie akceptujemy. Piąty. Linki do stron. Nie wklejamy linków w innych grupy i tak dalej. Nie wklejamy linków polecających filmów, za to jest ban z automatu. I szósty. Reklama. Reklama własnej firmy, strony profilu tylko za zgodą administratora. Firmy i instytucje mogą zamieszczać ogłoszenia lub reklamy odpłatnie. W tym celu prosimy o kontakt z administratorami. I to będzie wszystko w tym przydługawym filmie. Mam nadzieję, że to okroję, że będzie strasznie, że to będzie krótki filmik. To będzie taki filmik wyjaśniający. Mam nadzieję, że dużo osób zrozumie, co tutaj chciałem Wam przekazać. Wszystkich nowych, co są na kanale YouTube, zapraszam. Na dole w opisie pod filmem znajdziecie link do tej grupy na Facebooku. Możecie dołączyć. Ewentualnie, jak nie będziecie mogli, będzie ten link jakoś w jakimś stopniu nie działał, bo czasami dostawałem takie informacje, że ten link nie działał. Możecie nas znaleźć na Facebooku. Nazwa grupy Pitbike MRF i inne społeczność. Grupa jest zamknięta, więc będziecie musieli chwileczkę poczekać na akceptację. A ja się będę z Wami żegnał. Widzimy się w kolejnym filmiku na YouTube. A grupowiczów zapraszam do komentowania tego posta. Mam nadzieję, że teraz nie będzie problemów. Nie będzie tyle wiadomości do mnie z pytaniami. I zobaczycie moją facjatę, jak ja wyglądam w ogóle. Wasz administrator Rafał. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Widzimy się w kolejnej produkcji Pana Merepa, a z grupowiczami codziennie na Facebooku, więc na razie. Jeśli macie jakieś informacje, jakieś pytania, chcielibyście nawiązać współpracę z moją grupą na Facebooku, zapraszam do pisania prywatnych wiadomości biznesowych. Nie, no, żeby nawiązać jakąś współpracę, no logiczne, no, że chętnie rozważę każdą propozycję, więc jestem otwarty. Dobra, to ja się z Wami żegnam. Na razie, trzymajcie się. Hej!